Do 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 do. Ba da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dum da dum 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 dum. Do do. Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Kolejny vlogmas przed nami. No i bardzo się cieszę. Oczywiście dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy. Kolejne zdobycze z second handu i dzisiejsze zdobycze będą miały taką tematykę już świąteczną, wigilijną, wokół świąteczną, mikołajkową. I część tych zakupów, właściwie większość tych zakupów kupiłam dokładnie w mikołajki. Dzisiaj już jest prawie tydzień później, ale zakupy były zrobione właśnie wtedy, na nowej dostawie. No i super rzeczy. Zobaczycie też te rzeczy w stylizacjach świątecznych. Także już niedługo, już za kilka dni będzie kolejny vlog właśnie ze stylizacjami już na Wigilię, na święta. No i dzisiaj zobaczycie też właśnie część tych rzeczy, która będzie w tych stylizacjach, ale nie w tych stylizacjach, tylko w takich bardziej na szybko stylizacjach, takich poglądowych. Ale mam też kilka rzeczy, których nie będzie w stylizacjach świątecznych i tutaj zobaczycie już takie pełniejsze stylizacje. Mam też dzisiaj dla Was rozdanie. Prezent świąteczny dla moich wiernych widzów, wiernych komentujących widzów. Mam też zapowiedź rozdania związanego z ostatnim filmikiem o jedwabiu. Kto nie widział, to zapraszam serdecznie na ten filmik o Silk Silki, bo rzeczy właśnie z tego filmiku, część rzeczy z tego filmiku będę miała dla Was. Będzie to kolejne rozdanie związane już z nowym rokiem i związane z rocznicą, drugą rocznicą powstania kanału Moda Ekokreatywna. Teraz jakby też jest to już pomału uczczenie tej rocznicy, ale bardziej dzisiejsze rozdanie jest bardziej świąteczne, więc zapraszam Was na koniec filmiku, a na początku oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału. Dużo filmików będzie właśnie stylizacyjnych, vintage, second hand, stylizacje sylwestrowe, świąteczne, fajne eco DIY, które już w następnym filmie też Wam pokażę. Także przyciśnijcie sobie przycisk powiadomień, to dostaniecie wiadomości o nowych filmach i wciśnijcie koniecznie łapkę w górę. Kochani, przechodzimy. No i tak, na początek moje wyzwanie. Kto nie wie, to wyzwanie jest takie do świąt, że staram się nosić wszystko, co mam w szafie. Oczywiście noszę też nowe rzeczy, nowe nabytki z ostatnich holi, ale też staram się używać jak najwięcej rzeczy, które już miałam, bo są to bardzo fajne jakości rzeczy, ładne rzeczy, więc codziennie ubieram co innego, czasem nawet dwie stylizacje. Zaczniemy od środy, to będzie taka przebiteczka ze środy, bo w czwartkowym filmiku nie pokazywałam stylizacji, bo był to długi filmik i na inny temat, tam była tylko taka świąteczna zajawka, więc stylizacja ze środy. No i jeszcze stylówka z dzisiaj. Wczorajszą stylówkę już widzieliście, tak to wygląda. To jest to, w czym byłam rano. Szara sukienka z wełną, taka kopertowa. Podobną mam czerwoną, to już widzieliście, szare kozaki, takie trochę brązowo-szare bardziej. I do tego mam jeszcze kurtkę. No i miałam taką kurtkę wełnianą z fajnymi haftami tutaj. Zobaczcie. Są takie szaro-beżowe hafty na dole, takie lekko niebieskawe. Kurtka jest z futerkiem, taka krótka, ale ma fajny tył. O. No i ma kaptur, to jest najważniejsze, bo wiecie, ja nie lubię czapek. O. Dla mnie czapki to jest ostateczność, więc o, taki jestem sobie eskimosek. Dzisiaj taka stylowa. No i oczywiście do tego torba. Jest bardzo ciepła. W każdym razie żegnam się już z Wami, papa. Kolejny dzień to czwartek i tutaj pokażę Wam, w co byłam ubrana. Moi drodzy, no i we czwartek miałam na sobie stylizację, ja ją nazywam a la Ewa, jedna z moich obserwujących, bardzo, bardzo, bardzo fajna osoba. Kiedyś zaproponowała tą stylizację, w zeszłym roku dokładnie, przed świętami. No i właśnie tak byłam ubrana do pracy i w ogóle ubrana tego dnia. Było to czerwony golf, ten co mam na sobie dokładnie, czerwony pasek i czarne spodnie z wełny, z recyklingu, takie z H&M-u z wysokim stanem. Zobaczcie tu przebitkę z zeszłego roku, bo szczerze mówiąc po prostu się nie wyrobiłam wtedy z nagraniem tej stylówki. Także, ale dokładnie była to ta stylowa i do tego miałam kurteczkę i szalik i po prostu torbę. Także to była taka też fajna, już taka przedświąteczna stylowa. No i tutaj zobaczcie teraz, jak się nagrałam wczoraj. I wczoraj byłam też, byłam w pracy, byłam na próbie w mieście
I zobaczcie, miałam na sobie ten biały taki golf z alpaką z H&M-u i z Angorą. Te moje shorty, takie spodnie bardziej z jedwabiu w panterkę, rajstopy, kozaki brązowe i ten taki pelerynowaty płaszcz w stylu angielskim. Także to była moja właśnie wczorajsza stylowa, do tego była taka mała torebeczka, chyba tam będzie widać w przebitce, taka saszetko torebka moja. No i tak, kochani, dzisiaj jestem ubrana tak i właśnie tak idę do teatru dzisiaj. To jest moja stylowa. Tą kamizelkę już Wam pokazywałam w holu vintage i tak chciałam się ubrać trochę, wiecie, dzisiaj jest weekend, nie muszę być tak sztywno ubrana, trochę tak zwariowanie, bardzo, bardzo grube rajstopy, chyba 200, granatowe kozaki, taka spódniczka plisowana a la uczenniczka, no i właśnie ten golfik i ten taki elfowy blazerek, elfowa kamizelka. Specjalnie się tak ubrałam, żeby ten nastrój świąteczny trochę, wiecie, tak weekendowo pobudzić. No i do tego, zobaczcie, tą przebitkę będę miała na sobie, bo dopiero będę wychodzić za niedługo, taką kurtkę włoską, puchową, która jest przezroczysta. Ma czerwony puch w środku, ma takie futerko tutaj. No i w pierwszej wersji sobie włożyłam do niej szalik, bo tak mierzyłam właśnie, co będzie fajne. Ale chyba pójdę jednak w kapturze, który zaraz zobaczycie, ale ten szalik najpierw taki wełniany w szkocką kratę nawiązuje do spódniczki. Bardzo, bardzo fajna stylowa, a ponieważ jest naprawdę zimno i tak nie chciałabym wyziębnąć, to kaptur w tym dokładnie samym kolorze, co futerko tutaj na kurtce. Ten kaptur to jest moje zbawienie w zimną pogodę. Kocham go po prostu. Oczywiście do tego sobie wezmę pasującą torbę. Tutaj, która będzie mi idealnie współgrała. Mam takie oczywiście w takich kolorach torby, więc wezmę coś idealnego. Pewnie będzie to taka granatowa torba z czerwonymi, ciemnymi wzorami z Desiguala. A już tutaj jej nie wzięłam, wybaczcie. No i to jest na ten moment moje wyzwanie. Jutrzejsza stylówka będzie już w kolejnym filmie. Tymczasem przechodzimy do hola, kochani. No i naprawdę kupiłam super rzeczy, strasznie się z nich cieszę. Zacznę od takich rzeczy najbardziej casualowych. Taki sweter, który kupiłam w Mikołaja rano, jest bardzo oversize'owy, zobaczcie, to jest czysta wełna i on jest dziergany ręcznie. I chcę Wam pokazać tylko świetny detal, zobaczcie jakie ma guziczki. Takie szklane guziczki z kwiatkami w ogóle. Jeśli dobrze tego nie będzie widać, to pokażę Wam przebitkę zdjęciową. Jest przepiękne wzory, zobaczcie, takie prześliczny kolor i w ogóle jest bardzo, bardzo duży, ale stwierdziłam, że właśnie takie coś na takie luźne dni, na takie dni świąteczne, kiedy się siedzi w domu, przed kominkiem, ogląda się jakieś filmy familijne, bo nie oszukujmy się, będzie tak, no to właśnie to jest ten sweter i tak zamierzam go użytkować w domu, żeby się tak zapatulić jak w kołderkę i on jest taki właśnie superowo mięciutki, przyjemny. Jestem bardzo zadowolona, a ten sweter nie był aż tak tani, bo kupiłam go za jakieś 20 zł. Tak, no i wszystkie te rzeczy tutaj będą w takich granicach cenowych, już nie będę się powtarzać. Większość tych rzeczy, chyba sukienki tylko były po 25 zł, no bo to była dostawa, wszystko nowa, więc zobaczycie dzisiaj rzeczy z nowej dostawy, ale za to takie bardzo, bardzo superowe. Kochani, idziemy dalej. Ten sweter, się bardzo z niego cieszę, bo właśnie chciałam taki wielki, oversize'owy i świąteczny i te wzory po prostu mi tutaj się idealnie zgrały. Pokażę Wam teraz rzecz dla mojej przyjaciółki. Kupiłam jej na Mikołaja sukienkę, na nowym towarze, no wiadomo, Mikołaj, ale my jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółkami i nikt się nie obraża za kupowanie rzeczy używanych, ale jest to przepięknej jakości sukienka, zobaczcie. Taka sukienka w stylu princeski z takiego szyfonu i to jest chyba szyfon jedwabny, nie ma metki niestety, znaczy jest metka firmy Second Female, więc to jest dobra marka i na pewno to nie jest poliester, bo ja go prasowałam i ją prasowałam po praniu i no po prostu wiem, że to nie jest poliester, bo poliester ma specyficzny zapach jak się go prasuje. To jest albo wiskozowy szyfon, czy żorżeta, chyba szyfon, albo jedwabny. No i słuchajcie, tutaj jest takie troszeczkę rozerwane na dekolcie i wymyśliłam taki fajny myk, pokażę Wam efekt końcowy, ale wymyśliłam, że do tej sukienki idealnie będzie pasować taka broszka, taki owad przyszyty tutaj. Wygląda to jakby taki żuczek czy trzmiel przysiadł sobie na łące kwiatowej. Przepiękna, zobaczcie stylówkę, bo ja sobie ją zmierzyłam. Najpierw tak luzem do takich jasnych rajstop i białych vintage kozaczków.
I później mierzę tą sukieneczkę jeszcze do żółtego swetra. Po prostu ona tu wygląda jak spódnica. Sweter jest w takim właśnie żółtym, tym kolorze takim intensywnym. Do tego można jeszcze torbę. Ja tutaj też pokażę Wam taką stylówkę z taką chustką jedwabną, którą też niedawno kupiłam. Czysty jedwab i ma przepiękny taki żółty kolor, taki musztardowy. I do tego, do tych samych butów, bo już nie zmieniałam tu butów, ale pasowałyby też czarne kozaki i czarne rajstopy jak najbardziej. I możecie też zobaczyć, że mam tam jedwabną halkę pod spodem, bo ta sukienka jest przezroczysta bardzo. Ona się na lato też nada do halki. I zobaczcie, jak uniwersalna jest jedwabna halka. Ja będę ją teraz nosić do wszystkich tych rzeczy prawie, które tutaj będą się pokazywać. Także bardzo, bardzo przydatna rzecz, jeżeli coś jest zbyt przezroczyste, do przezroczystej bluzki, którą też za chwilę Wam pokażę, przepięknej zresztą. No, dobra. I kochani, no właśnie, sweter na wierzch świetnie wyglądałby taki na przykład też kremowy, czy jasno-beżowy, czy właśnie musztardowy rozpinany sweter. No ale akurat rozpinanego w tym kolorze nie ma. Może będę mieć niedługo. Jak zwykle, jak na coś poluję, to na to trafię. Teraz sukienka dla mnie. Ona jest w bardzo podobnym stylu, ale tamta jest nieco mniejsza. Moja przyjaciółka jest szczuplejsza ode mnie. No więc ja sobie wzięłam tą większą sukienkę nieco, taką bardziej luźną. Może tamta jest też dobra na mnie, ale ta ma jakby trochę taki luźniejszy fason. I też jest przepiękna. Zobaczcie, jaki ma fajny wzór. Przepiękny wzór w takie jakby kwiaty, chryzantemy, rozety. I to jest, tam są takie kolory, to jest na kremowym tle, takie jakby trochę oliwkowy, żółty, jasny, beż i czarny, takie wzory. Strasznie mi się spodobał styl tej sukienki, no i ma długi rękaw na trzy guziczki tutaj. Bardzo ładnie to jest zrobione. Tutaj są właśnie te guziczki, falbanki, w takim stylu princeskowym. I też przymierzyłam sobie to do tych samych rajstop i spodni, rajstop i kozaków. No i dodatkowo właśnie też bym chciała właśnie taki jasny, rozpinany kardigan długi. Byłoby to naprawdę ekstra i myślę, że uda mi się na pewno upolować taki kardigan z czasem. Jeszcze tutaj zobaczcie tą sukienkę do takiej angielskiej kamizelki w kolorze beżowym, który też tutaj pasuje. Ona ma takie futro, więc robią się takie modne, wystające, takie motylkowe rękawy z tej kamizelki. I też fajnie, bo to ma długi rękaw. Niekoniecznie muszę mieć tutaj sweter na to. Można właśnie taką ocieplającą kamizelkę w tym miejscu, jeżeli pomieszczenie nie jest za zimne oczywiście. No i też mi się to bardzo podoba i też fajnie wyglądałoby do czarnych rajstop albo do brązowych rajstop, brązowych kozaków, czy właśnie do zestawu czarnego na dole. Też byłoby super. No i też mam oczywiście tą halkę pod spód, bo jest cieplej po prostu i mniej czepia się to ubrania. No, tym bardziej, że te sukienki są takie bardziej w letnim charakterze. Ja bardzo lubię takie powiewne sukienki właśnie do grubych swetrów, bo to wygląda nie tylko super, ale jest też bardzo, bardzo komfortowe. No, idziemy dalej. Moi drodzy, teraz pokażę Wam bluzkę, prześliczną bluzkę. Zobaczcie, kupiłam, to jest bluzka firmy Buch Kopenhagen, bardzo dobra marka jakościowa. Ona jest częściowo z bawełny, częściowo z poliestru. Jest przezroczysta, ale zobaczcie na tą koronkę. Ona jest beżowa ze złotą nitką. No to jest po prostu idealna bluzka na święta. Oczywiście na jakąś okazję nawet letnią by się nadała, bo jest, jak widzicie, przejrzysta, ale na Wigilię czy na święta przepiękny kolor. I naprawdę jest, zobaczcie, takie ma śliczne guziczki z masy perłowej i ten żabot jest taki odświetny, no i idealny rozmiar na mnie. Zwróćcie uwagę, że naprawdę ona mi praktycznie w ogóle nie odstaje, a też jest bardzo wygodna, bo ta koronka jest rozciągliwa. Także naprawdę świetne, świetne, jestem bardzo zadowolona z tej bluzki i pewnie ona będzie moją bluzką wigilijną. No, ale w każdym razie pokażę Wam stylówkę z tą bluzką już już w następnym filmiku. Dzisiaj chcę Wam pokazać do takiej mojej spódnicy jedwabnej beżowej, która ma identyczny prawie kolor. Może ciuteńkę jaśniejsza. Do takich właśnie koronkowych, może też troszeczkę za ciemnych rajstop ze złotą nitką również, więc one tutaj nawiązują do tej bluzki i buciki są cieliste, żeby już nie zaburzać tutaj tej kolorystyki, bo to jest takie właśnie tone on tone. Monokolorystyczne, bardzo modne w tym roku. Stylówka jasna, monokolorystyczna i nie najlepsza dla mojej cery, ale dla blondynki ten zestaw byłby rewelacyjny, naprawdę. Aczkolwiek ja nie mam nic przeciwko. I zobaczcie, przy okazji pokażę Wam od razu
Od razu Wam pokazuję szal, który kupiłam za 10 zł. Czysty jedwab. To jest bardzo dobra marka też. Już Wam pokazuję. Zobaczcie tutaj, paszmina by Gaynor, więc rewelacja w ogóle. 100% jedwab. I ona ma takie oprzycie dokładnie identyczne jak ta moja spódnica. W ogóle bardzo podobny kolor i bardzo się ucieszyłam, bo jak zobaczyłam ten jedwabny szal, to od razu mi przyszła ta spódnica do głowy, bo ona ma takie matowo, właśnie satynowe wykończenie. Jedna część jest matowa, jedna jest satynowa. To oprzycie tej spódnicy jest satynowe. No i zwróćcie uwagę, że skróciłam podszewkę, już nie wystaje, tak jak kiedyś w filmiku. No, także przepiękny też szal i on też idealnie zgrywa się właśnie z tą bluzką, też będzie dopełnieniem stylizacji świątecznych. A z czym będę to dokładnie nosić na święta, to zobaczcie już w filmiku. Kolejny. No i teraz ostatnie rzeczy. Najpierw zobaczycie spódnicę. Spódnica w przepięknym kolorze. No i w ogóle to jest rewelacja Mint and Berry. Bardzo dobra marka, rozmiar 34. I ta spódniczka ma, zobaczcie, kieszenie. Ona chyba niestety jest sztuczna, nie ma też metki, ale wydaje mi się, że to jest coś sztucznego. No ale pół biedy, to jest spódnica. W dodatku jest trochę transparentna, więc muszę pod nią mieć halkę. No a halkę mam jedwabną, tą właśnie szyfonową z Intimissimi. Kupioną kiedyś w wyprzedażowym sklepie. No i super, bo wiecie, też góra, tutaj, którą mierzę, czyli taka jedwabna bluzka też z jedwabnego szyfonu takiego morelowego związaniem, też jest przezroczysta, więc też musi być jakiś tam spód. No i taka cielista, cieniutka halka jest idealna, już nam nic nie prześwituje do cielistego biustonosza oczywiście. No i zobaczcie, do tej pięknym, w przepięknym kolorze spódnicy to wszystko będzie super wyglądać, ale też ten zestaw z tą morelową bluzką jest fajny. Można tutaj też brązowe buty wtedy, albo po prostu wiadomo, że jak będziemy w domu na Wigilii, no to już nie będzie to kozak, nie będą to jakieś buty wysokie, ale można sobie wziąć lakierki, można sobie wziąć takie wyjściowe buty. No i oczywiście, że też zobaczycie tą spódnicę w holu, w stylizacjach świątecznych. Także to jest kolejna taka super, super fajna zdobycz moja. A teraz pokażę Wam dwie ostatnie rzeczy, które też będą w stylizacjach świątecznych. I to są rzeczy vintage. To są dwa kapelusze. Jeden to jest taki staromodny kapelusik w stylu lat 30., 40., 50. z woalką. I on jest, zobaczcie, w cudownym takim bordowym kolorze, z taką kokardą przepiękną z tyłu. No i z woalką. Dzisiaj Wam go nie zmierzę, bo nie chcę psuć efektu, bo będzie to przesuper wyglądało do niektórych moich rzeczy właśnie świątecznych, do stylizacji świątecznych. I tak na święta, na jakieś przyjęcie świąteczne, na spotkanie do przepięknej stylówy z aksamitem będzie ten toczek super pasował. No a w ogóle to będę go też na pewno używać do czegoś w teatrze, bo jest bardzo taki stylowy. No i drugi fantastyczny kapelusz też kupiłam. Mama mi doradziła, jak byłam z nią właśnie na zakupach jeszcze. Bardzo dobra firma, angielska Hats. Ma bardzo ciekawy krój, zobaczcie. Tutaj ma taką kokardę welwetową. Jest wywinięty taki w ogóle. No i bardzo, bardzo ciekawy fason ma. I też na pewno go zobaczycie do płaszcza w następnym filmiku. Także już zapraszam Was na stylówki w następnym filmie. No. Tymczasem, zanim przejdę do rozdania, to chciałam Wam jeszcze pokazać, bo dzisiaj sprzątaliśmy, bo mamy bardzo dużo gości. No i zmieniałam też zasłony z letnich na zimowe. Ja mam takie bardzo ładne, przepiękne, haftowane taką złotą nitką różowe zasłony. Czasem też je mam na święta, ale akurat teraz tak wypadło, że zmieniłam sobie na takie zimowe, turkusowe, takie chłodne zasłony z takimi transparentnymi firankami. Zobaczcie tam, też w kolorze takim turkusowym. No i one mają takie kokardy wiązane, do nich są przyczepione takie brokatowe ptaszki w kolorze. No i to też robi taki odświętny charakter. Będę tam jeszcze robić jakąś taką dekorację z tego bukietu, który tam było widać, dodając do niego takie oszronione gałęzie i wieszając na nich bombki. Na razie bombki leżą w misce. No i to część tych bombek tam zostanie. Zobaczycie już efekt końcowy w innym filmie. A tymczasem zapraszam Was teraz... Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że w następnym filmie zobaczycie też, jak robię piernik, ten długo dojrzewający, bo już jest zrobione to ciasto, ale nie zdążyłam tego edytować i troszkę za dużo czasu by mi to dzisiaj zajęło, więc przesunęłam to do następnego filmu też. No i kochani, rozdanie świąteczne.
mam dla Was fajną niespodziankę. No i chciałam powiedzieć, że to rozdanie jest dla widzów, z którymi mam taki super kontakt, bo wiecie, oczywiście, jeśli jesteście nowi, to Was zapraszam, bo na pewno będzie jeszcze wiele rozdań u mnie, ale chciałabym po prostu też kogoś nagrodzić, wylosować, może nie wylosować, bo to słowo chyba jest trochę źle widziane. Wybiorę za pomocą wyciągania karteczek osobę, która się zgłosi, która wyrazi chęć wzięcia udziału w tym rozdaniu, która co najmniej 3 razy w różnych odstępach czasu mi, czyli nie w jednym filmie oczywiście i nie w ostatnich 2 powiedzmy, tylko od jakiegoś czasu mi komentuje filmiki, oczywiście jest moim subskrybentem. Zresztą wiecie, kochani, ja Was znam, ja może nie tak aż dobrze, ale wiem, kto komentuje, rozmawiam z Wami, wiecie, że ja bardzo to lubię, więc będę się orientować i proszę piszcie, czy chcecie wziąć udział w tym rozdaniu, a jest naprawdę fajne. Już Wam pokażę, co tu jest, zobaczcie. Moja koleżanka robi takie naturalne kosmetyki, w których nie ma żadnej chemii. Tutaj są bardzo dobre składniki, naturalne, to jest wszystko kosmetyki naturalne, zrobione samodzielnie, o przepięknym zapachu. Masło mango. Jest cudowne, po prostu pachnie naprawdę mango i pachnie niesamowicie. Peeling cukrowy, ale taki naprawdę, naprawdę fajny peeling. Mamy tutaj mydełko naturalne, świąteczne i ono jest przepięknie też ozdobione. Oraz kula do kąpieli, no i jest to przepięknie przystrojone i w takim eko opakowaniu. No i ta paczuszka powędruje do jednej lub jednego z moich stałych obserwatorów i kto napisze, że chce brać udział w wyzwaniu i w losowaniu tej paczuszki. Także kochani, już Was zapraszam, bardzo się cieszę, że mogę się z Wami czymś podzielić, bo to są naprawdę eko, świetne produkty, zdrowe dla nas. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Kochani, mianowicie wyzwanie z tym jedwabiem. Pokażę Wam, co dla Was będę miała. Będę miała dla Was tą czerwoną apaszkę, która była w ostatnim filmiku. Kto nie widział, niech sobie zajrzy do tego filmu, jak ta apaszka pięknie wygląda. Ma piękny czerwony kolor. I, no i ta apaszka, która możecie sobie zajrzeć na stronę Silky Silky i zobaczycie, jak normalnie, jaka jest cena tych produktów, tych apaszek. Nie są aż takie niskie te ceny, więc myślę, że to jest fajny, wartościowy prezent. I będę też miała scrunchie, natomiast ja się z Wami dzielę właśnie tą chusteczką i tą gumką scrunchie. Jest bardzo fajna, czarna, jedwabna gumeczka, zobaczcie tam sobie w tym filmiku. Także te 2 rzeczy będą u mnie również do otrzymania w rozdaniu, ale już to będzie 1 dnia nowego roku. Także tylko to zapowiadam, więc warto będzie komentować, warto będzie być aktywnym, bo i oczywiście jeżeli ktoś chce, to będzie mógł to sobie u mnie wygrać i dostać ode mnie te prezenty. Będę, tak jak kiedyś robiłam, wiecie, takie właśnie rozdanie, to będzie na tej samej zasadzie. Serdecznie Was już pozdrawiam i zapraszam Was na stylówy świąteczne i dalszy ciąg vlogmasu. Pa, cześć!